Jesteśmy teraz na cubehard.pl, czyli największym serwerze na 1.16 Minecrafta, największym serwerze Survival. Pokażę wam dzisiaj ten serwer i jest tutaj naprawdę pełno nowości w porównaniu do innych serwerów. Są knockouty, są anty-DDoSy i zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, mam w ręce tutaj skiny. Są to takie, nie wiem kurna, co to jest w sumie, ale wygląda to tak. Jak widzicie, mam tutaj w ekwipunku bardzo dużo zbroi. Dlaczego mam tutaj dużo zbroi? Bo mamy tutaj klasy, czyli zależnie od wszystkie zbroje, możecie grać na wszystkich zbrojach w Minecrafcie, wszystkie możecie zenchantować na Protection 4, ale, właśnie jest małe ale. Zależnie od tego, jaką będziecie mieli zbroję, takie będziecie mieli tutaj efekty. Jak widzicie, jestem teraz na zbroi wsparcie, czyli mam tutaj takie efekty. Typowe dla wsparcia, czyli będziemy mieli właśnie, będziemy takim tankiem, będzie trudno nas zabić, ale będziemy mieć też mniejsze obrażenia. Kolejna zbroja to zbroja budowniczy, czyli do budowania, czyli mamy tutaj, jak widzicie, taki wysoki skok, wolne opadanie. Kolejna zbroja to magik. Magik ma, jak widzicie, kolczugą zbroję, ma stręcza, speeda trójkę, resistance i taki wysoki skok. I możecie, jak widzicie, tak rzucać poty, nie? I te granaty też wam zaraz pokażę. Netherite'owa zbroja nie będzie miała tych efektów żadnych, bo jest po prostu najlepsza z nich wszystkich, z tych zbroi, więc ona nie potrzebuje efektów. Pójdziemy sobie może w losowe miejsce, bo będzie więcej FPS-ów. Zbroja żelazna to jest zbroja do kopania, czyli ma się hejsta i niewidzialność, ale jak widzicie, zbroję tak widać. I mamy też odporność na ogień, jakbyśmy dokopali się do lawy. I widzenie w tych cave'ach, nie w ciemności. Mamy też moją ulubioną klasę, którą przetestuję na odcinku z tego serwera na pewno. Jest to klasa strzelec. I mamy tutaj speeda trójkę, stręcza i resistance. I jak widzicie, jest on bardzo szybki. Teraz pokażę wam granaty. Granatów są cztery rodzaje. Granat sieci robi wam sieci. Całą masówkę może zatrzymać, jak uciekacie, tak? Granat zapalający, czyli jak widzicie, o, on tutaj robi taki ogień. Granat odrzucający oczywiście odrzuca. Widzicie, o, w taki sposób. Granat wybuchający. Granat wybuchający. Co się stanie z wybuchającym granatem? Stanie się coś takiego, jak widzicie. Wybucha po prostu TNT. I ten granat wybuchający działa na terenie gildii, więc to jest takie zastępstwo dla rzucanego TNT. Więc możecie wyjść takim sposobem z nóżek. Ale oczywiście nie musicie wychodzić tym sposobem z nóżek, bo są owoce chorusu do skraftowania. Teraz chyba będzie trochę trudniejszy crafting, ale no, są owoce i nie będzie to zablokowane na pewno. Nie są zablokowane też limity, nie ma limitów na rzeczy. Po prostu możecie, są tu cooldowny na jedzenie koksa i są cooldowny na perły. To jest bardzo różny ten serwer od pozostałych. Jak widzicie, jest taki duży cooldown na perłę. I dzięki temu możecie mieć tych perł nieskończoność w tym ekwipunku. I kolejna, taka bardzo fajna rzecz, to są skiny. Skiny, jak widzicie, wyglądają tak. Kiedy wchodzicie na serwer, ładuje wam się teksturpak serwerowy, który umożliwia wam się właśnie takie skiny. Skiny się kupuje na stronie i potem komendą ukośnik skin można sobie ten skin nałożyć na jakiś przedmiot w grze. Tylko uwaga, jeżeli ktoś was zabije, to ten przedmiot, to ten skin wam przepada. Czyli przeciwnik dostanie tego skina i przeciwnik będzie miał tego skina. I możecie teraz, macie jak widzicie zwykły netherite'owy miecz, trzymacie go w ręce, wpisujecie ukośnik skin i wybieracie. Oczywiście tutaj pisze, że to jest na przedmiot typu miecz. I to jest kij baseballowy. Klikamy sobie i mamy ten miecz, który już teraz zawsze będzie tym kijem baseballowym. I wygląda to tak. Taka pałka, nie? Kolejną rzeczą są knockouty i knockouty macie tutaj na filmiku pokazane. No trochę inaczej to wygląda niż na kwadratowej masakrze. Są tutaj kilka rzeczy poprawionych, ale to nieistotne. Istotne jest to, że właśnie kiedy ktoś was pokona, musicie po prostu tego przeciwnika jeszcze poczekać, aż on rzeczywiście zginie, żeby nikt go nie reanimował, bo możecie sobie takiego kolegę uratować zawsze. Kolejną rzeczą są anty-DDoS. Anty-DDoSy działają w taki sposób, że kiedy wyjdziecie z gry podczas walki, to nie giniecie od razu, tylko pojawia wam się villager. Poniekąd możecie takiego, koledzy z waszej gildii mogą takiego waszego villagera zakoblować przed gildią, która wycięła tego waszego kolegę. I w taki sposób możecie się właśnie uratować przed DDoS-em. A może nawet możecie wejść szybko na dane komórkowe w telefonie i do takiej gry wrócić. I ten villager wam wtedy znika i normalnie jesteście w tym samym miejscu, co byliście podczas walki, nie?
Ten serwer startuje 5 lutego, piątek o godzinie 18, czyli tak jak każdy serwer. Bądźcie, bo będzie bardzo dużo ludzi. Będzie z 1000 osób na pewno, bo to są sektory. Granica map jest 2000, czyli na pewno będzie dużo klep na starcie edycji. No i siema.